Dziś porozmawiamy i wykonamy najpopularniejszy i najczęściej wykonywany zabieg w gabinetach medycyny estetycznej. Zabieg z użyciem toksyny botulinowej. Prawidłowo podana powoduje, że zmarszczki wygładzają się, my odzyskujemy młodzieńczy wygląd, a to wszystko bez efektu maski i nadal możemy wyrażać nasze emocje. Do programu zaprosiłam dr Annę Kępkę, która powie nam o działaniu i skuteczności zabiegów z użyciem toksyny botulinowej. Jedną z najbardziej charakterystycznych oznak starzenia się skóry jest powstawanie zmarszczek. Z wiekiem skóra staje się coraz bardziej sucha, cienka i ma zmniejszoną zdolność do naturalnej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Powstawanie zmarszczek mimicznych jest wynikiem nadmiernej stymulacji włókien mięśniowych twarzy, przede wszystkim w okolicach oczu oraz w obrębie policzków i czoła. Od odkrycia toksyny botulinowej oraz szczepu Clostridium botulinum, odpowiedzialnego za jej syntezę, minęło prawie 200 lat. W Polsce zabiegi estetyczne z użyciem toksyny botulinowej zaczęto stosować od 1996 roku. Znanych jest 8 serotypów toksyny botulinowej od A do H, które różnią się między sobą masą cząsteczkową, budową antygenową, immunogennością, receptorami oraz umiejscowieniem kodujących je genów i czasem utrzymywania się działania terapeutycznego po ich zastosowaniu. Obecnie w medycynie szeroko stosowana jest toksyna botulinowa typu A, a iniekcje z toksyny są jednym z najbardziej popularnych niechirurgicznych zabiegów estetycznych. Toksyna botulinowa typu A to lek, którego działanie polega na czasowym hamowaniu uwalniania acetylocholiny, substancji chemicznej, która przenosi do mięśni informację wywołującą skurcz. Dzięki temu mięsień pozostaje rozluźniony, a zmarszczka staje się mniej widoczna. Botulina jest tak naprawdę oczyszczonym białkiem, które pozyskuje się z beztlenowej bakterii Clostridium botulinum. Choć do jej namnożenia może dojść w naturalnym środowisku, w celach medycznych wytwarza się ją w warunkach laboratoryjnych. Toksyna botulinowa to lek i jako lek powinna być stosowana. W rękach doświadczonego lekarza, który stosuje preparaty z wiadomego źródła i odpowiednio dobiera ilość jednostek do podania, jest produktem w pełni bezpiecznym. Produkt leczniczy, którym dzisiaj wykonuję zabieg, jest wskazany w celu tymczasowej poprawy wyglądu górnej połowy twarzy. Istotne jest zbadanie anatomii twarzy pacjenta przed podaniem. Należy brać oczywiście pod uwagę asymetrię twarzy, opadanie powiek, nadmierną wiotkość skóry, blizny i zmiany tej anatomii będące wynikiem wcześniejszych interwencji chirurgicznych. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania toksyny botulinowej w obecności stanu zapalnego w proponowanym miejscu bądź miejscach, strzyknięć lub jeśli docelowy mięsień wykazuje nadmierne osłabienie bądź zanik.